Powiedziałeś, że Maurycy trochę się pogubił, chyba w stosunku właśnie do Sary po twoim odejściu. Jak dzisiaj to postrzegasz? No rzeczywiście tak, trochę Maurycy się pogubił, bo też nie wiedział w sumie, w którą stronę iść, czy iść w moją stronę, czy iść w stronę Sary. I no, widać było, że miał problem i dylemat, jeśli chodzi o podjęcie jakiejś takiej decyzji. Teraz jak widzę to w programie, to no nie wiem, ciężko to ocenić w sumie. Wydaje mi się, że też się dobrze zadziało i tak jak mówiłam wcześniej, nie ma co gdybać, co by było gdyby. Żalu do nikogo też nie mam. Natomiast na pewno każdy gdzieś tam miał różne takie przebłyski, różne momenty, gdzie te decyzje naprawdę były trudne. Nie było wiadomo, co zrobić w danym momencie, komu w co wierzyć. Więc no wydaje mi się, że każdy miał taki moment załamania albo taki moment, kiedy nie wiedział właśnie, jaką decyzję podjąć. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.